Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aktualnie znowu zapowiada się kolejny dzień z temperaturą 30 stopni plus słońcem, brakiem wiatru i duchotą w powietrzu łagodzoną w zaledwie niewielkim stopniu przez wieczorną popołudniową burzę. Ale no cóż, no cóż, no cóż, ja nie o tym miałem gadać, mianowicie miałem gadać w tym vlogu nie o temperaturze, nie o pogodzie, nie o tym, że mi się kurczę żar przez okno wlewa, pomimo że nie mieszkam wcale na najwyższym piętrze kondygnacji bloku, tylko miałem gadać o artykule, o bardzo modnym artykule, który kilka dni temu wynalazłem w sieci, gdzie świat jest lepszy niż się wydaje. A mianowicie jest to porcja porannego optymizmu. Optymizmu, który przeciwstawia się, moi drodzy, sceptycyzmowi dotyczącego współczesnej cywilizacji, sceptycyzmowi płynącemu zarówno z prawej strony pod postacią różnego rodzaju psioczeń i narzekań na temat upadku moralnego cywilizacji Okcydentu i tak dalej. Upadku moralnego cywilizacji Zachodu, zgnizny moralnej Zachodu i tak dalej, związanego z tym upadku cywilizacji, to z prawej strony. I z lewej strony rozwarstwienie, pauperyzacja, wzrost nierówności, ej, waj, upowiednik klasy średniej. I te dwa rodzaje sceptycyzmu zalewają człowieka, niezależnie czy czyta Gazetę Wyborczą i Krytykę Polityczną, czy też czy czyta Nasz Dziennik i Gościa Dzielnego. I to jednak te dwa rodzaje sceptycyzmu co jakiś czas w publicystyce chlupną na człowieka i od tego sceptycyzmu zarówno z prawej, jak i z lewej strony nie da się nijak uchylić. A ja tymczasem postaram się, moi drodzy, uchylić nieco od sceptycyzmu i mianowicie prezentując wam artykuł, prezentując, streszczając, komentując i tak dalej, artykuł Świat jest lepszy niż się wydaje. No i tutaj, najpierw tutaj odnieśmy się do krytyki lewicowej, mianowicie relatywne i subiektywne odczucie pogorszenia sytuacji ma swoje źródło w tracie przez Zachód renty, którą pobiera od miliardów ludzi z niezachodu. Czyli innymi słowy, Zachód miał przewagę technologiczną, przewagę cywilizacyjną i tak dalej, która pozwoliła mu czerpać określone profity, a tutaj ta przewaga się kończy. Więc tutaj krytyka polityczna i ogólnie inni płacą za nierówności, jak klasie średniej będzie jeździło się coraz gorzej. Ojej. Czyli ogólnie lewica popada w płacz. I mówi stop globalizacji, zamknąć granice, zamknąć handel, cła i tak dalej. A nie. Bo jeżeli zamkniecie zamkniecie granice na cła, moi drodzy lewicowcy, to tutaj zrobicie krzywdę tym biednym ludziom, którym chcielibyście jak najlepiej z całego miłującego lewicowego serduszka, mianowicie zrobicie źle ludziom relatywnie ubogim z Indii, Bangladeszu, Chin, czyli tych wszystkich miejsc, gdzie globalizacja przenosi fabryki. Ponieważ kiedy ma się alternatywę, fabryka, praca w fabryce za powiedzmy 10 dolarów dziennie, praca na polu za 2 dolary dziennie, plus przymieranie głodem gratis, to praca w fabryce jest, moi drodzy, z lepszą alternatywą. Tfu, nie za 10 dolarów dziennie, za 5 dolarów dziennie, trudno. I to tutaj praca w fabryce jest znacznie lepszą alternatywą od pracy w polu i przymierania głodem. Nieprawdaż? I w związku z czym, jeżeli wam zależy na poprawie stanu życia tych mas, które w ciągle w mniemaniu ludzi Zachodu klepią biedę w Chinach, Indiach, Bangladeszu i w innych ubogich krajach, popierajcie globalizację. W Indiach kilkuset milionowa klasa średnia się tworzy. Z czego ona się tworzy? Nie tworzy się z pustki. W Chinach także kilkuset milionowa klasa średnia. I te rzeczy nie powstają z pustki. I te społeczeństwa pomału się bogacą i przechodzą od pracy w fabryce za 5 dolarów dziennie. Już kolejne pokolenia, które dzięki tej pracy rodziców w fabryce za 5 dolarów dziennie się powiedzmy wykształciły, to te pokolenia już kurczę przechodzą do klasy średniej, dzięki właśnie temu wykształceniu i tak dalej.
i zamieniają te prace w fabryce na $5 dziennie na o wiele lepszą pozycję zawodową, która pozwoli na przykład na kupno samochodu używanego, na utrzymanie rodziny i tak dalej, na utrzymanie rodziny, nie klepanie biedy, czyli w miarę porządne ciuchy, w miarę porządne buty, jak od czasu do czasu jakieś rozrywki, jakieś działki, jakieś wypady na weekend, samochód i tak dalej, czyli wszystko to, co Europejczycy kojarzą z życiem klasy średniej. I te kilkaset milionów dostało taką szansę dzięki globalizacji w Indiach, Chinach i tak dalej. Ej, dobra, przejdźmy dalej, bo tutaj dzielę się swoimi spostrzeżeniami, ale przejdźmy dalej. I tutaj okazuje się, i zrobię pojazd po anarcho-prymitywistach i ogólnie prymitywistach i ogólnie lewicy prymitywistycznej. W XVIII wieku 20% mieszkańców Francji i Wielkiej Brytanii było niezdolnych do pracy z powodu głodowego wyniszczenia organizmu. 150 lat temu Francja była biedniejsza niż dzisiaj kraje na południu od Sahary. Jeżeli odliczyć okresy wojen, nie brać pod uwagę niewielkich enklaw, na przykład w przedwojennej Polsce, to po połowie XIX wieku i XX wieku głód stał się w Europie Północnej tematem historycznym. I tutaj prymitywiści, którzy chwalą stare, dobre czasy, powiedzmy, feudalizmu, przedfeudalne, społeczeństw zbieracko-łowieckich, cokolwiek tam chwalicie, ale nie potępiacie cywilizację naukowo-techniczną, to czy mam do was pytanie, czy chroniczny głód, głód zaglądający w oczy, głód uniemożliwiający pracę, głód taki, że je się korę z drzew na przednówku zmieszaną z mąką w tej proporcji, że więcej jest kory drzew niż mąki, czy ten stan jest naturalny? Nie. Moim zdaniem naturalnym stanem dla człowieka jest pełny brzuszek, jest laptopik, jest co jakiś czas wyjście do restauracji, jest samochód i są inne przyjemności związane z, które daje nam cywilizacja naukowo-techniczna. A natomiast do takich przyjemności zdecydowanie nie zaliczam przymierania głodem. Więc drodzy prymitywiści krytykujący, po prostu cywilizacja nie wiem za co krytykujecie, za zatruwanie środowiska, konsumpcjonizm, whatever. River to. I co jest ostateczną konsekwencją waszego rozumowania, to chroniczny głód, który zagląda bezczelnie w oczy każdemu. Znaczy większości społeczeństwa, poza bogatymi szlachcicami, mieszczanami i tak dalej. Czy tego chcecie? Dobra, wróćmy do tematu artykułu. Obowiązkowy pojazd po prymitywistach i wrogach cywilizacji naukowo-technicznej zrobiony, przejdźmy dalej. W XVIII wieku niedożywienie jest dalej problemem w swoich połaciach Azji, Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim Afryki, ale przez ostatnie dekady przyniosły gwałtowne spadki tego zjawiska. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia rolnictwa, zaraz po II wojnie światowej niedożywiona połowa ludności świata, w 1992 roku tragedia dotykała 1/5, podczas gdy obecnie z tego powodu cierpi 1/10 ludzi. Więc, moi drodzy, głód maleje, zjawisko głodu maleje. Owszem, sporo jest głodnych ludzi, sporo jest ludzi, którzy dalej nie mają co do garnka włożyć, ale odsetek ten maleje. I co więcej, będzie malał dalej. Więc jeżeli narzekacie na biedę i rozwarstwienie społeczne we współczesnym świecie, to weźcie pod uwagę, że poziom życia tych, którzy mają najmniej, czyli tych, o których powinniśmy się najbardziej troszczyć, wzrasta. Możecie temu pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, wspierając organizacje charytatywne, zaopatrujące w żywność i tak dalej, pomagające ogólnie ludziom. I to jest zawsze w wielkim propsie, daje okejkę dla wspierania organizacji charytatywnych. To po pierwsze. Po drugie, nie protestujcie przeciwko tym, którzy chcą tę ludność wyżywić. Mam tutaj na myśli szczególnie protesty przeciwko GMO. Skoro profesorowie, uczeni ludzie z tytułami naukowymi twierdzą, że GMO jest zdrowe i w miarę zdrowe i że potrafi rozwiązać problem głodu na świecie, to wierzmy profesorom, ponieważ oni profesurę tytuł literki PROF przed nazwiskiem za coś zdobyli. Więc miejmy szacunek do autorytetu naukowego i nie protestujmy przeciwko GMO, żywności GMO. Ponieważ jeżeli będziemy protestować przeciwko żywności GMO, jeżeli tych protestów posłuchają politycy, jeżeli wprowadzą zakaz, to z powodu tego zakazu może umrzeć ileś tam dzieci w biednej Afryce, a tego byśmy nie chcieli. I tutaj od 1990 roku dostęp do bezpiecznej wody uzyskało 2,6 miliarda ludzi.
innymi słowy, brak dostępu do tak podstawowego surowca jak woda pomału się kończy. Jakość życia we współczesnym świecie się poprawia. I tutaj im z całą pewnością wie się lepiej, z pewnością nie tak dobrze jak alterglobalistom predającym wegańskie jadło, zaraz o tym zajrzeć do Starbucksa. Na latę. Dokładnie sam bym tego, panie autorze artykułu, nie ujął. Wielkie propsy dla pana za to zdanie. Gratulacje za to zdanie. To zdanie się panu udało. Dobra, i tutaj wróćmy do tego, dlaczego na świecie żyje się coraz lepiej. Oczekiwana długość życia w całej cywilizacji naukowo-technicznej rośnie, moi drodzy. Rośnie coraz bardziej, rośnie w pod niebo. I tutaj w ciągu ostatnich 100 tysięcy lat, czyli w czasie zbierać koło wieckich, w starożytności, w średniowieczu i tak dalej, nawet w nowożytności. Niska średnia życia błąkała się w okolicach lat 30, głównie dlatego, raz, że wysoka śmiertelność niemowląt, dwa, że tutaj ludzie umierali na choroby, na które medycyna nie znała lekarstwa, ponieważ medycyna w czasach dawniejszych stała na o wiele niższym poziomie niż obecnie. Natomiast obecnie, dziś lat odnośnie tego świata wynosi 70 lat i wielkość ta imponuje tym bardziej, że na początku XIX wieku na wie mi ledwo miliard będzie 7,4 miliarda ludzi, a zgodnie z statystyką większa liczebność, tym trudniej obyć tą średnią. Matematyka mówi nie, rzeczywistość mówi tak. I tutaj nierówności, temat dla lewicowców. Ukazane w świetle proporcjonalnego wzrostu fortuny na bogatsze liczby są faktem, a w skali globalnej to fakt mniej ważny, bo proporcja ta nie tyle dotyka, co denerwuje i boli zaledwie około miliard szczęśliwców żyjących w państwach bardzo bogatych, zamożnych, wreszcie nie biednych, takich jak Polska. Dla znacznie ponad 6 miliardów ludzi żyjących w zaniedbanych rejonach świata i czuje to w ujęciu statystycznym, każdy mieszkaniec ziemi jest znacznie postawniejszy niż kiedyś. Czyli innymi słowy, przeszli od głodowania i zapieprzania motyką na polu za 2 dolary dziennie do własnego samochodu, własnego rowerka, jeżeli nie stać dla samochodu, czy do własnej motorynki i wyżywienia rodziny. Czyli wszyscy mają pełne brzuszki, pomimo że nie żyją na super poziomie. Już z tego faktu należy się cieszyć. Johann Norberg pokazuje w 1820 roku, jak 94% światowej populacji żyło w wyjątkowej biedzie. Gdzie dziś za miednik 2 dolary dziennie musi być 11% populacji, a w ćwierć wieku, w okresie 1990-2015, każdego dnia z wyjątkowej biedy wychodziło 138 tysięcy ludzi. Czyli powiedzmy dzisiaj, a nie, tutaj bierzemy statystyki za 90-2015. Każdy dzień to 138 tysięcy ludzi, którzy nie głodują. Nie mają skrajnej biedy, wychodzą dzięki własnej pracy, własnym umiejętnościom, dzięki temu wszystkiemu. Wychodzą z biedy. Przezwyciężają biedę, nie cierpią głodu. I z tego należy się cieszyć. Należy propsować współczesną cywilizację naukowo-techniczną za to, że wyciąga z biedy szerokie masy społeczne. Każdego dnia 138 tysięcy ludzi. W przemnoście to sobie przez 365, żeby obliczyć, ile w ciągu roku wychodzi ze skrajnej biedy. Więc od 1970 roku mediana dochodów amerykańskich gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach wzrosła ponad 30%. Również powód do radości. No i żyje nam się bezpieczniej niż kiedyś. Dlaczego? Ponieważ cywilizacja nosi ze sobą tak zwane złagodnienie obyczajów. Nie jest morderstw, rumcajs nie wyskakuje za kwaków na drodze, żeby obłupić podróżnych. Moi drodzy, ale natomiast serwisy informacyjne podają newsy o zamachach terrorystycznych, zamachach bombowych i innych nieprzyjemnych zjawiskach. I jeżeli chodzi o te newsy, to tutaj podają newsy o samolocie, który się rozbił, ale nie podają newsu o ile samolotów leciało do celu. Podają newsy o karambolu na drodze, ale nie podają newsów o samochodach, które dojechały do celu. Dlatego media tworzą fałszywe wrażenie, że jest niebezpiecznie. A natomiast wskaźnik zabójstw spadł z 40 na 100 tysięcy do 1 na 100 tysięcy. I prawdopodobieństwo, że Europejczyk umrze po upadku jest choćby 10 razy wyższe niż prawdopodobieństwo śmierci w zamachu terrorystycznym. I tak dalej, i tak dalej. A dobrze, tutaj jeszcze mamy informację, że odsetek analfabetów spada, czyli innymi słowy, społeczeństwa w całym świecie staje się bardziej wykształcone, i bardzo dobrze, bo społeczeństwo wykształcone to społeczeństwo świadome, to społeczeństwo, które w mniejszym stopniu da sobie w kaszę napluć. I tutaj rośnie światowe IQ, jak widać.
Głównie należy się cieszyć. Jest źle, a będzie jeszcze lepiej. Czyli innymi słowy, tendencja będzie miała ku lepszemu. Tutaj kwadrans optymizmu. Rych się kończy porannego i chciałbym tutaj wam podziękować za uwagę. Do usłyszenia w następnym vlogu. I ogólnie polecam wam zajrzeć do tego artykułu. Kleję link do niego w opisie. Cześć, siema, trzymajcie się.